Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk 2077. W ostatnim odcinku pojmaliśmy Andersa Hellmana. Teraz go przesłuchamy, a później pójdziemy zrobić też inne misje. Hej. Gdzie jesteśmy? W motelu, na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z biochipem? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście, więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Długa historia. Jeśli dopadnie mnie Arasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. Ukradłem go Yorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie potem na lodzie. I zdecydowałeś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy, ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Pokazałeś biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać AV-kę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. Była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Na ile wyceniacie nieśmiertelność, a? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co, że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Okej, twój tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Okej. No nie będzie. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie.
Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra? Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Pod tym względem Johnny jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. Jesteś kulę w skałpach. To nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny... Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Spróbuję, to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, jest twój. Zostawię was. Oho, zaczyna się. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wi, zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Wi nie dał ci nawet szklanki wody. Co za nieludzkie metody. Ze mną od razu zobaczysz różnicę. Dostaniesz całe wiadro. Nie trzeba. O, no właśnie. Widzisz, ja pierdolę, popatrz na to. Co? Skurwysynę. A ty naprawdę jesteś paranoikiem. Nie widzisz
tego? Kawałek po kawałku korporacje odbierają nam świat. Nie można przymykać na to oczu. No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. W Night City stałeś się nikim. Możesz co najwyżej okradać kosiarzy. Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobraną parę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. To jak? Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshaunowi. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwił, jak mogłem bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. A jak się żyje w moim ciele? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuję ciepło. Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotynowym. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parszyw. Powiedz, czego ode mnie chcesz, ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki za Rasaku. Tylko tyle. Chcesz dokopać Arasace? Ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. I powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Tak. Oczywiście. Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli dobrze się zastanowić, to możesz mieć rację. Vi, gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz, ale przyjdzie na to czas. No, mam wrażenie, że zakończony quest. Chęć ci bardziej niż ja. Założę się, że w błyszczących apartamentach w mieście widujesz gorzej. Nie rozumiem, czemu nie mogliśmy zostać w samochodzie? Ten bajzel przypomina mi randki z byłą żoną. Zresztą podobnie jak twoje zrzędzenie. Okej. Trochę to trwało. Ale... gotowe. Mamy kolejny level. Trzeba dobić do 20. Do 20 tutaj. Bank. Okej. Najpierw trzeba ogarnąć sprzęt. Te są dość drogie,
więc nie rozbieram. Ale ten grab najzwyklejszy jest. I myk. Dobra, no i co? Oczywiście mamy tutaj baton, jakiś baton tofu. I lecimy zaraz, no, dalej robić misje, ale tym razem już poboczne. No, na przykład, co by tu wziąć? Wiem, kontrakty. Trzeba by porobić kontrakty. Ale czwarta władza nadal bardzo wysokie. Okej. Przegrzanie. Wypalenie synaps. Ulepszamy. Chociaż nie, kurde, co ja narobiłem. Przecież mam już wypalenie synaps. Po prostu zrobiłem jeszcze jednego haka. Okej. Przyda się trochę hajsu, więc co? Oczywiście nekomata, przynajmniej na razie w wersji niezwykłej. No i cóż, zabieramy się za jakieś właśnie kontrakty. Tu nadal są bardzo wysokie, bardzo wysokie ryzyko. W Japantown chyba jeszcze nie mam tutaj questów. A tutaj zdecydowanie nie mogę jeszcze zrobić tego questa, dlatego że tam potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Jakieś 50 koła etków. Tutaj możemy kupić mieszkanie. I tam się udamy. Chociaż na Northside'zie, nie wiem. Na razie zrobimy tamten quest. Ale właściwie to przydałoby się przespać. Pan nam napisała. Powinna wrócić. Okej.
Trzeba zrobić kilka kontraktów. Zarobić hajs. Zdobyć reputację. Paczka szlugów. Zostawię sobie na wszelki wypadek. Chociaż i tak przecież... O kurde, dużo tych celowników mi się nazbierało. Wow. Grubo, niecienko. Teraz wiadomo. W takim razie kraftujemy. Taki nadmiar celowników mi się nie przyda. I powiem wam, że najłatwiej właśnie tutaj zarabia się, jak ma się oczywiście już wyekspiony crafting, wytwarzanie na solidnym poziomie, na maksa, jak ma się, to wtedy akurat macie już najlepsze ceny i trzeba też brać takie perki, żeby były mniejsze koszta i to jest o, Ex Nihilo, to jest zajebisty perk. Muszę zaraz zacząć oczywiście rozwijać sobie to wszystko, ale to zaraz. Śmigamy na north side. Okej, jesteśmy na sajdzie. I zaraz się udajemy na ten kontrakt. Trzeba sprawdzić, gdzie to jest. O, zaraz mamy tutaj Reaper Docka. Ale do Reapera nie idziemy. Chociaż może by się przydało. Tak. Może będzie miał jakąś tanią monostrunę. Już pamiętam, co to za Reaper. O, Judy pisze. Okej.
będziemy jej przeszkadzać w upiciu się, a nawet ja bym chętnie jej pomógł. Napiłbym się po prostu razem z nią. Od jak dawno tu działasz? 2 lata, może trochę więcej. Na początku było trudno, ale spotkałem odpowiednich ludzi. Połowa sukcesu to odpowiednie kontakty. To i umiejętność współpracy. Pewna elastyczność. Co możesz mi zaoferować? Przydałby się akcelerator synaptyczny. Ale ma tylko grę językowa. Aha, no właśnie, z cyberdeków też nic nie ma. A tutaj hajsu mi brak. Masz naprawdę dobry sprzęt. Współpracuję z najlepszymi dostawcami w mieście. Ktoś, o kim mogłem słyszeć? Nie sądzę. Oni raczej wolą, żeby nikt o nich nie słyszał. Okej. Okay. Ale pójdziemy tam na zaplecze. Ale właśnie od dupy strony, bo tam będzie databank, który rozpocznie zajebistą misję. Kiedyś tutaj był akurat fajny kontrakt. O! Witaj, nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Kim jest twój mąż? I kim jesteś ty? Wolałabym nie zdradzać teraz żadnych szczegółów. Spotkajmy się. Wtedy wszystko ci wyjaśnimy. Jak mówiłam, sprawa jest delikatna. Okej, ale to w kolejnym odcinku. Czemu dzwonisz akurat do mnie? Jest jakiś konkretny powód? Zostałeś mi polecony. Przez kogo? Wolałabym nie mówić przez telefon. Czy możemy spotkać się, żeby omówić szczegóły? Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. Okay. Stróże bezprawia. Jeden z najlepszych questów. Który później rozpocznie zajebistą przyjaźń. To będę mogę powiedzieć. No, jak widzieliście, nie da rady tam wejść. Więc to idziemy zrobić tamten kontrakt. Kto to? Kosiarze. Mordę. Więcej jak palec za dobicie. Dobra. To za kontrakt, bo niestety trochę się pozmieniało i nie wszystko pamiętam. Też, a poza tym, no właśnie, niektóre zniknęły, są też nowe kontrakty. No tak, powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Ale okej, chyba wiem, po co biega. Aha!
Księga Hipokratesa. Słuchaj, maelstromowcy zrobili sobie z Reaperki niewolnicę i zmuszają ją do pracy. Możesz ją wyciągnąć od tych świrów? Jej tak. Brat będzie wdzięczny. Szczegóły tej sprawy w załączniku. Okej. Są drzwi, są... Dobra, chyba już nikogo nie ma. Ale przydałoby się jeszcze zhakować ten automat. Oj, zepsułem. Dobra. Nie ma już nikogo. Nie strzelaj. Jestem lekarzem, nie należę do gangu. Wiem. Jesteś Lucy Tucker. Szajs znów padł. Jasna cholera! A ty to kto? Vi. Twój brat mnie po ciebie przysłał. Bertie? Dobrze, dobrze. Zaraz wyjdziemy. Co z nim? W każdej chwili mogą pojawić się kolejni maelstromowcy. Postrzelili go. Prawie go poskładałam, ale znów zaczął krwawić. Nie mamy na to czasu. Spóźnili tu sprzętu, który się na złom nadaje. Musimy stąd wyjść. Teraz. Słuchaj, skoro nadal tu jesteś, to go zeskanuj. Okay. Tętno spada. Tak samo temperatura ciała.
Ma wstrząs krwotoczny. Podaj mu krew syntetyczną. No już, leży na stole, to ten pierwszy od lewej. Tylko nie w moje ręce. Dobra, trzeba jeszcze poczekać, zanim to się zasklepi. Kończ to wreszcie. Okej, wygląda na to, że kryzys zażegnany. Teraz niech sobie pośpi. Dziękuję. Możemy iść. Niby męsko mówić, ale wiadomo, jak to lekarka, no to już mu pomoże. Twój transport, wsiadaj. Babeczka uratowana. Hajs przelany. Idealnie. Teraz trzeba by poszukać jakiejś skrytki. Ale tak naprawdę chyba jednak pojadę kupić to mieszkanie. Chociaż, czy na Northside'zie? Skoro dwie dzielnie dalej mam. Nie. Potrzebuję mieszkania w Japantown. 15 koła. Dobra, ogarniemy tą piąteczkę. Co? Proszę bardzo, Carnegie. Ale mamy lepsze. Zwykła maczeta. No raczej sobie nie zostawię. Kombinezon motocyklowy. Później. Ale widzicie? Nowe spodnie mam. No, wreszcie pachnie. Tak czy siak by się przydało do jakiejś skrytki podjechać. Żeby sprzedać tą broń i tak dalej. Tylko moment. Może lepiej by było do handlarza bronią? Nie. Okej, skrypta jest tam. Zapachy slice.
Pamiętam, że tu były gangusy kiedyś. Lepiej wyciągnąć broń. Okej. O proszę. No Mantis Blade'a. Modyfikacja. Ale Mantis nie będę używał, tylko właśnie Monowire. Monostruna jednak miażdży. Czekać, kiedy będę miał monostrunę. Taka marynarka? Nie, kurtka polowa. Nie bardzo. Ale widzicie, trzeba trochę zarobić jednak. Już 12 mam. Kafli. Za mało. Dobra, no to w takim razie zrobimy jakąś misję. Numer 1. Jedziemy na nabrzeże. Mówiłem wam, że są tam gangusy. A się teraz dopiero zrobiłem. Tak wygląda niestety gra na... Akurat teraz samuraj leci. Okej. Mamy poszukać tej lodówki No Future. Ja wiem dokładnie, gdzie ona jest. A przynajmniej tak mi się wydaje. Holy fuck! Ale ją rozwaliło! Akurat w tym samym miejscu, widzicie?
Dupa! Bang. W tym samym miejscu akurat. Jeszcze mi się tak nie trafiło, nie przytrafiło, żebym miał jeszcze akurat tutaj właśnie Ganga Pak. Cześć, mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście, to zawsze ze śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest delikatna. Delikatna czy śmierdząca? Delikatna. Po prostu trafił się wymagający klient. Klient zawsze jest wymagający. O co chodzi tym razem? Facet sporo płaci, ale chce, żeby wszystko przebiegło po jego myśli. No. Tym bardziej zależy mi, żebyś ty wziął tę robotę. Ktoś mniej doświadczony nie da sobie rady. Dzięki za komplement. Upewniłem się właśnie, że to jednak coś śmierdzącego. Szczegóły, proszę. Pewnie nie pamiętasz sprawy śmierci Caroline Oblonski. Swojego czasu było o tym głośno. Morderca poszedł siedzieć, ale jest ryzyko, że wymknie się na wolność. Rodzina chce naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. A, no to już znam. Już wiem, co to jest za quest. Bierzemy to. Czyli to po prostu zlecenie morderstwa. Dzwoniłam się do Dalej Lamy? A to przepraszam, pomyłka. Nie mieszkasz w tym mieście od wczoraj, wiesz, w co się gra na ulicach. Facet rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? Nie jestem sądem karnym, ty też nie. A co dokładnie zrobił? Archiwum prasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? Tak. Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Przy samochodzie? Pojedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia mi. Ale to nie tak. No właśnie. O cholera. Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. Ej, jak tam? Znalazłeś towar? Trochę poobijany, ale nie ma dramatu. Co dalej? Odstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pięku. Czekaj, co? Cholera, rozłączył się. Tigersi. Przed chwilą z nimi walczyliśmy, ale... Z nimi walczyłem, ale no cóż. Się ten tam zaraz nie zrespili. Bierzemy. Chyba. Sami widzieliście. Nagle mnie napadli. O cholera, są Tigersi. To była! Fuck! Nie wykończyłem go. Jeszcze mogą go zabić, no. Tylko, kurwa, tylko nie zabili, no. Na górze. A!
Nie mam pamięci, Deadpool. Bardzo uważać, żeby nie zaczęli strzelać. Mogą po prostu zabić. On. Zapłacić za to, co zrobiłeś! Coś, czego właśnie chciałem uniknąć. O, tutaj go ukryci, trzeba go. Mordy, co to? Polecam wam raczej trochę później to robić, jak chcecie oczywiście robić to na cicho. Jak już będziecie mieli wymaksowane hakowanie, jak będzie też restart systemu oczywiście. Tak to zginąć. Ale udało się. Nie. Ale przez burzę piaskową nic nie widać. Szobo. A to ja go odpaliłem. Robota wykonana. No widzę właśnie. Spisałeś się, nie ma co.
Jak tam harujesz i trzymasz się? Tenis ratuje życie. To kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Claws potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Claws bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę do Ameryka. Dennis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Claws specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. Mogłeś powiedzieć, że będzie problem z Tigerami. Uznałem, że znasz teren i sobie poradzisz. Skoro teraz gadamy, znaczy, że się nie pomyliłem. No dobra, fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, bracie. Skąd dokładnie przepłynąłeś? Chirurg numer jeden. Pewna ręka. Nie dogadałem się z kolesiem. No dobra. To wszystko w tym odcinku. W kolejnym oczywiście zajmiemy się następnymi misjami. Kupimy pewnie właśnie to mieszkanie. No i cóż. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo.